Nie. Zagramy dla was szereg różnych scen. Pierwsza z nich to jest zwolnienie. Poproszę was o relację. Mamy jakąś podpowiedź z internetu? Wygrała odpowiedź po lajkach córka ojca. Scena zwolnienia. Cześć. Kazałeś mi przyjść do pracy dzisiaj podobno. Tak, no. Przyjechałam do biura. Super. I mogę jechać? Mogę jechać? Znaczy nie, gdybyś mogła usiąść na chwilę. Ala, usiądź. Słuchaj, bardzo się cieszę, że tak... Masz coś dla mnie? Prezent? Nie, no wczoraj znaczy... miałam imieniny. Wczoraj była Alicji. Tak. Aha. A nie dzwoniłeś jakoś? No bo nie, bo myślałam, że będziesz na miejscu. Ja myślałam, że cię osobiście złożę po prostu, a ciebie nie było w biurze, więc... dlaczego ty tak patrzysz na mnie jak matka? Bo nie miałam wczoraj imienin, sprawdzałam cię tylko. A. Bo wczoraj było Krystyny i... Mama miała wczoraj imieniny. To ja wiedziałem. I nie zadzwoniłeś. Bo też miała być w pracy. Dlaczego wy obie nie przychodzicie? Dlaczego ja was obie zatrudniłem, wypłacam wam pensję i wy w ogóle nie przychodzicie z matką? Robimy wiele innych rzeczy dla ciebie, nie musimy pracować. No dobra, nieważne. Słuchaj... Nie było... Nie było tematu. Nie było tematu. Co masz dla mnie? Bo dobrze zrozumiałam, że masz prezent dla mnie. Znaczy, można tak powiedzieć. Można to tak nazwać, można to gdzieś tam, prawda, w tych ramach zamknąć. Kocham cię, tato. Pierwszy raz mi to powiedziałaś. Masz 30 lat i pierwszy raz mi powiedziałaś, że mi płakasz. Nie, ale poczułam, jak tu wchodzę zawsze do tej firmy, to czuję, że coś, że jakby okej, nie zajmuję się sprzedażą zegarków, nie za bardzo wiem, o co chodzi w tej całej branży, ale kocham to miejsce i uwielbiam tu przychodzić i załamałabym się, gdybym go nie miała. Aha. A dobrze, i totalnie zapominam, że nie wychowywałeś mnie do 15 roku życia, kiedy tu przychodzę. W sensie, wybaczam ci to, nie potrzebujemy terapii dzięki temu. Słuchaj, to dobrze, Ala, to ja mam takie pytanie do ciebie, takie sprawdzające. Czy nauczyłaś się w końcu odczytywać zegarek taki wskazówkowy? Czy nadal jedziesz tylko elektronicznymi? No. Zdefiniuj odczytywać. Znaczy, jeżeli spojrzysz na zegarek taki ze wskazówkami, czy wiesz, która jest godzina? Jak wcześniej sprawdzę w komputerze, to... Ala, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem do końca, nie mogę sobie przypomnieć, bo ja mam wrażenie, że ta krótsza się nie rusza, okej? Ala! Ta krótsza wskazówka się nie rusza, okej? Tłumaczę ci to od 20 kilku lat. Porusza się, ale tak wolniutko. Tylko ty nie masz cierpliwości. Nie wierzę. Nie wierzę. Ona stoi ciągle nieruchoma. Tak, dobrze. To spójrz teraz na ten zegar tutaj i posiedzimy tutaj, aż zobaczysz, że się rusza. No nie rusza się. No widzisz, nie masz cierpliwości w ogóle, no. I mnie się wydaje, że po prostu ona się że ktoś się przestawia. Ala, zwalniam cię. Zwalniam cię, kochana. Z obowiązku przychodzenia. Nie, zwalniam cię z pracy, z obowiązku swojego zwalniasz wypłacenia mnie z pracy, ci pensji. W sensie, tak jak w szkole się zwalniam, nie. A nie zajmowałeś się mną, kiedy byłem w szkole. Nie zajmowałeś się mną, kiedy byłem w szkole. Alicja. Więc dajesz mi zwolnienie z nieobecności w pracy? Alicja, jesteś adoptowana. No, ale nie przez ciebie. To no, nie, nie, jest nie wychowywałeś. Wiem, że prawda, to nie jest przez prawda. Przez ojczyma mojego, ja który nas wychowywał, prawda? Nie wiem, jak to powiedzieć naprawdę. No słuchaj, co? Możesz już w ogóle nie przychodzić do pracy. Nigdy. Jej! I stąd